Cześć. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda opcja autofeedingu, czyli automatycznego ładowania się arkuszy do plotera SkyCAD CX16. Funkcja ta świetnie sprawdza się podczas produkcji naklejek. Projekt przygotowujemy wtedy w programie, dokładnie tak jak do opcji Print and Cut. Wycinamy jeden arkusz, sprawdzając, czy ustawienia są dla nas odpowiednie i rezultaty cięcia są zadowalające. Jeżeli tak, możemy rozpocząć cięcie na większą skalę i tutaj z pomocą przychodzi właśnie ta funkcja. Pracę z ploterem rozpoczynamy od zablokowania rolek plotera, unosząc dźwignię do pozycji pionowej. Następnie na ekranie dotykowym wybieramy ustawienia Auto Paper. Tutaj strzałkami ustawiamy opcję Delay, czyli opóźnienia, z jakim ploter wciągnie arkusz po zakryciu czujnika. Mamy także możliwość wybrania opcji Backward Paper, która pozwala na wyładowanie arkusza po zakończeniu cięcia z tyłu plotera. Aby rozpocząć pracę, klikamy Start. Umieszczamy arkusz w ploterze, umieszczając go zgodnie z linią ładowania. Wybieramy Recut, a ploter wciąga arkusz i kamera odczytuje znaczniki opcji Print and Cut. Ploter rozpoczyna cięcie, a po jego zakończeniu będzie możliwe załadowanie kolejnego arkusza papieru bez konieczności klikania już czegokolwiek, czy to na ekranie dotykowym, czy w programie na komputerze.